No halo, witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Odyssey Modyfikacji Gothic 2. Tak się prezentuje moja postać, tak też wyglądają zadania, a tak ostatnio zdobyte ekwipunek. Pogadajmy z Merkuriusem, bo w sumie chyba na tym skończyliśmy. Mamy Bractwo Siącego, dostaliśmy zadanie od Lestera, więc pogadam z Kainem i jego towarzyszami. Mag Wody, okej, tutaj chyba możemy pogadać. Nemrosz, bezimienny bohater grobowy, ach, tych zadań się zrobiło, a to się zrobiło. Dobra, ale może o runach najpierw. Czy mam już wszystkie runy? Tak. No to zobaczmy. Tak, odnalazłeś wszystkie runy. No i dobra, przeszkodzę orkom w ich planach. Przeszkodzę orkom w ich planach. Więc zamierzasz przeszkodzić im w dotarciu do boskiego artefaktu. Tak. A wiesz, czym jest ten artefakt i jakie ma właściwości? No cóż, sądzę, że jest to magiczny pierścień, zwiększający magiczną moc. O. Jasne. A wiesz, gdzie ten artefakt jest? Mogę tylko przypuszczać. Po środku pustyni, natkniesz się na ruiny świątyni wielkiego miasta, wzniesionej przez pradawny lud. Ta miejska świątynia była kiedyś zwana Tadmorem, to i dolinę Ashdodu pierwotnie zwano Doliną Tadmoru. Pierścień powinien znajdować się we wnętrzu świątyni, w dużej piramidzie. Jednak orkowie nie założyli tam głównego obozu, a w Wielkim Kanionie. Tam próbują przedostać się w głąb kanionu. Ale nie wydaje się to takie proste. Dlaczego tam się usadowili, a nie w pobliżu piramidy? Podejrzewam, że w głębi kanionu znajduje się wejście do świątyni. Tego właśnie szukają orkowie. Musisz uniemożliwić im dotarcie do świątyni. Jeśli świątynia Tadmoru zostanie otwarta, wszyscy znajdziemy się w wielkim niebezpieczeństwie. Pradawni mieli pewne zabezpieczenia dla swoich świątyń. Obawiam się, że zmarli strażnicy pilnujący świątynię będą mogli się obudzić, jeśli ktoś spróbuje się tam przedostać. No, lekko nie ma, nie? Dlatego musisz być nadzwyczaj ostrożny, kiedy będziesz chciał wejść do świątyni. W żadnym wypadku nie powinieneś tam wchodzić, jeśli nie jesteś gotowy na takie niebezpieczeństwa. Do jakiego boga modlił się pradawny lud Arantu? Władcy pradawnego ludu Arantu modlili się do Innosa. O. Dlatego większość świątyń w Arancie jest poświęcona Innosowi. Ale ruiny Tadmoru świadczą o tym, że w tej części Arantu większość ludzi czciła Adanosa. Na przykład w świątyni Tadmoru zostali pochowani niektórzy kapłani pradawnego kultu Adanosa. Niegdyś świątynia Tadmoru podlegała politycznym wpływom władcy pradawnego ludu Arantu. Wtedy cztery artefakty zostały zabrane ze świątyni i są przechowywane w różnych świątyniach Innosa, a piąty artefakt najwidoczniej pozostał w świątyni Tadmoru. To pierścień, o którym wspominałeś wcześniej. Tak, chodzi o pierścień. Przynajmniej nie słyszałem, aby kiedykolwiek był wyniesiony ze świątyni. Przynajmniej nie w czasie wielkiej powodzi, która nawiedziła całą dolinę Tadmoru, zalewając także świątynię. Co takiego? Powódź. Tak. Chyba wiesz, że tę dolinę z wybrzeżem łączy jaskinia. W tym czasie nastąpił wielki przypływ, który wkrótce zalał całą dolinę. Ała. Dlatego pradawny lud Arantu w większości opuścił tę dolinę. Tylko niewielu z nich pozostało. To byli nasi przodkowie i klanu Alego. Niestety, pozostali tu także wyznawcy Beliara, którzy w czasie przypływu uciekli w góry, a teraz powrócili i zbudowali Ashdod i jego świątynię. Więc to tak. Ale nie masz pewności, czy pierścień nadal jest w świątyni. Nie, bo jak mogę być tego pewny? W ciągu kilku stuleci, nikt do świątyni nie wchodził. Jednak prawdopodobieństwo tego, że on nadal znajduje się w świątyni jest bardzo duże, bo zgodnie z prastarymi zapiskami, świątynia jest dobrze zabezpieczona. I te zapiski pojawiły się kilka dekad po zniknięciu pozostałych artefaktów. Dlatego to mnie prawie całkiem przekonuje, że pierścień nadal znajduje się w świątyni. Jeśli on tam jest, to w żadnym wypadku nie może wpaść w łapy zwolenników Beliara. A więc to tak. Jak już mówiłem, mają wielką świątynię w Ashdodzie. W czasie rozkwitu świątyń Beliara, rządził tam pewien czarny mag, który był znacznie potężniejszy od starego Zubena. Nazywał się Beyel Hantshar. Był arcykapłanem i wodzem armii pradawnego ludu Beliara, który prowadził wojnę z ludem Arantu. To mroczna i złowieszcza postać. Był okrutnym i podstępnym władcą i tylko dzięki interwencji boskiego bohatera, jego rządy wkrótce dobiegły końca. Ale to są stare historie, którymi nie chciałbym cię teraz zanudzać.
Spoko, możesz mnie ten... A, uzdrowić możesz mnie. Może... Adano... Tak jest. I co zrobić? Co muszę zrobić, aby wejść do świątyni? W pobliżu znajduje się stara jaskinia, która może mieć jakiś związek ze świątynią. Może uda nam się znaleźć cokolwiek, co nam pomoże. Gdzie ta jaskinia? Ta jaskinia znajduje się nad małym jeziorem, które leży poniżej doliny. Wewnątrz jaskini znajduje się źródło, które zasila jezioro wodą. Dlatego tę jaskinię nazywamy jaskinią wodną. Ale bądź ostrożny, kiedy zbliżysz się do jaskini. Ostatnio słyszeliśmy przerażające dźwięki dochodzące z jaskini. Jakieś stworzenie usadowiło się w jaskini wodnej, ale nikt z naszych ludzi nie wie, co to jest. Demon. Nikt nie wie, co to za stworzenie. Dlaczego? Czy nikt nie odważył się tam zajrzeć? Oczywiście, że podjęliśmy próbę. Kilka tygodni temu, dwóch ludzi z naszego klanu udało się do tej jaskini. Ale do tej pory nie wrócili. Dlatego zachowaj tam ostrożność. Jeśli jednak niczego nie znajdziesz w tej jaskini, co mogłoby nam pomóc, będziesz musiał pójść do ruin świątyni miejskiej. Pradawny lud, całą swoją wiedzę pozostawiał na starych kamiennych tabliczkach. Niektóre z tych tabliczek, w magiczny sposób zwiększają wiedzę o walce i magii. Inne zapewne mogłyby powiedzieć nam coś o dziejach świątyni. Ty uczysz tego? Na szczęście, od dawna zajmuję się badaniem języka pradawnego ludu. Aby. Mogę przetłumaczyć Adamo. Wszystko, co tylko zechcesz. Cudnie, stary. Niestety, muszę ci powiedzieć, że moje oczy już nie są takie dobre. Dlatego tłumaczenie może mi zająć kilka dni. Chyba, że mnie nauczysz. Możesz mnie nauczyć innych języków. Tak jest. Co? Chcesz nauczyć się języka pradawnego ludu? Wtedy nie będziesz musiał męczyć oczu tłumaczeniem kamiennych tabliczek. To znakomity pomysł. Chętnie podzielę się z tobą tą wiedzą. No i cudnie. Naucz mnie pradawnego języka. No cóż, zaczniemy od czegoś prostego. Przede wszystkim zajmujemy się nauką języka wieśniaków. Zajmiemy. Na ogół, teksty napisane w języku wieśniaków są związane z naszym światem i z takimi pojęciami, jak praca, miłość, zdobywanie pożywienia. To podstawowy język miejski. Będziesz mógł przeczytać większość tekstów, które znajdziesz tutaj. No i super sprawa. 10 punktów nauki. Mam 26, dawaj. Idź i wypróbuj swoją nową wiedzę. Zobaczysz, że święte pisma pradawnego ludu nie będą już dla ciebie tajemnicą. Cudnie. Co więcej? Naucz mnie pradawnego języka. Już poznałeś język wieśniaków. Język wojowników jest nieco trudniejszy. Teksty, napisane w języku wojowników, w zasadzie dotyczą walki i broni. Z nich dowiesz się czegoś przydatnego. Dawaj, 15. Akurat mam. Idź i wypróbuj swoją nową wiedzę. Zobaczysz, że święte pisma pradawnego ludu nie będą już dla ciebie Tak jest, a ostatnie? Naucz. Wyniosły język kapłanów jest trudny do zrozumienia. Ale z chęć. W języku kapłanów napisano głównie święte księgi, które opisują historię i magię pradawnego ludu. Każdy z tych tekstów jest prawdziwym skarbem, jeśli rozumie się jego znaczenie. Uj, dwa poziomy do wbicia. Dwa poziomy do wbicia, więc moi drodzy, to co robię, no to lecę do tej jaskini wodnej, tam też się spotkamy. No i moi drodzy, proszę bardzo, docieram do tej jaskini. To jest ta jaskinia wodna, o której wspominał Merkurius. Dostaliśmy wpis, nawet kilka. Dobra, pradawne może mnie nauczyć. Obóz orków, okej. Kiedyś pozbędę się. Okej, i boski artefakt. To jest to. Znalazłem jaskinię wodną i wpisy następują non-stop. Tu coś jest? Teraz chyba mogę przeczytać. Oj, 250 expa. Chwała Danosowi, naszemu władcy i strażnikowi wszelkiego życia. O, jakże okropne będą te czasy, kiedy spuścizna Danosa będzie znieważona, jego świątynie rozgrabione, a słudzy Beliara spróbują przeniknąć do świętego miejsca, by ukraść święty artefakt. Dlatego odtąd świątynia Tadmoru zostaje zapieczętowana na wieczne czasy. Przez teleport znajdujący się w tej jaskini można dostać się do świątyni, lecz uda się to tylko temu, kto nie boi się śmierci i odrodzenia. Chcący dostać się do świętego miejsca w złych zamiarach, niech się strzegą, czeka ich zagłada. Okej, no to w sumie coś wiemy. No tu faktycznie był demon, nie ma demona, już jest wszystko zrobione. Tylko że widzę, że tutaj teleport trzeba... Piedestał, proszę bardzo. Nie to... Czym?
nie mam przedmiotu odpowiedniego. No i znowu tutaj, czyli znowu widzicie, uruchamia się jakiś zapis. Nie zmniejszenie potwora, w sumie do teleportacji. No to chodźmy do jeszcze tego Merkuriusa. Sprawdźmy, czy ma coś nam do powiedzenia. Jeśli nie, no to wydaje mi się, że... Gdzie to jest? Saida, do obozu kluczowników. To jedyne, co jeszcze możemy zrobić, to faktycznie udać się do Ashdodu i do tamtej świątyni, bo pisaliście mi w komentarzach, że faktycznie tam można tym krwiopijcą wlecieć. Więc spróbujmy. Okej, nie ma nic więcej. Więc spróbujmy się tam dostać, to zawsze będzie jakiś dodatkowy bonus. No faktycznie ten poziom musimy zdobyć, właściwie dwa poziomy musimy zdobyć, bo nie ma lekko, nie? Zamiast tego wzmocniony. I tutaj ten zmniejszenie potwora. Krzyk umarłych. Aha, faktycznie, dobra. No to co? Teleportacja. Lecimy do tego Ashdodu. Do obozu w dolinie Ashdod. I mam nadzieję, że faktycznie coś się uda zrobić w sumie. Ach. Moment, a czy któryś nie jest tych wojownikiem? Ten jest wojownikiem. Gornaran, mogę sobie pogadać? O! No to pogadajmy o planach Kaina. Co o nich myślisz? Dobrze. Powiem ci, co o tym sądzę. Kaine nie jest sobą. Nie mam pojęcia, dlaczego tak bardzo chce wrócić do Khorinis. On uważa, że jest w stanie ożywić śniącego. A ty w to nie wierzysz? Nie. A nawet jeśli mógłby to zrobić, prawdopodobnie nie przeżyłby rytuału. Jeśli Wielki Korkalom nie był w stanie tego zrobić, to gdzie się pchać w te sprawy Kainowi? Na pewno nie będę mu towarzyszył, kiedy wyruszy do Khorinis. Okej, okay, to jest proszę bardzo, Bractwo Śniącego. No i boski artefakt. Gornaran, czegoś nauczyć na razie nie. Dobra, ej, no to skoro tego jednego mamy, ten drugi tutaj też jest, tylko że ziele pali, jeśli dobrze pamiętam, więc możemy go w sumie zaraz tutaj znaleźć i pogadać z nim. Ej, to w sumie wykonamy inne zadania, a potem do tej świątyni Ashdodu dotrzemy. W sumie to też jest ważne, żeby te zadania wykonać. Więc to nie jest tak, że tutaj coś olałem, żeby zrobić, no w sumie trochę tak to jest, że coś olałem, żeby zrobić coś innego. No ale, ej, gdzie jest ten? Nie wiem, ty mi powiedz. Tu jest. Ty tutaj masz poletko ziela, to też na pewno do Khorinis nie wrócisz. Gortimor. Chciałbym z tobą pogadać o planach Kaina. Co chcesz wiedzieć? Co o tych planach sądzisz? Chyba nie myślisz, że teraz ci wszystko powiem. Nie znam cię na tyle dobrze. Och, daj spokój. Co mogę zrobić, aby to zmienić? Tak bardzo interesuje cię moje zdanie. No trochę tak. No dobrze. Dasz mi 100 sztuk złota i złamię swoje zasady. Drogo się cenisz. Co? 100 sztuk złota. Obawiam się, że twoja opinia nie jest dla mnie aż tak cenna. Nie, to nie. Nikt nie zmusza cię do przyjęcia tej propozycji. Trzymaj ty. Dobrze. Trzymaj 100 sztuk złota. Ale ja myślałem, że to całkiem inna sprawa, hehe. Tak, tak. A teraz mów. Co myślisz o planach Kaina? Nic. On jest zdrowo stuknięty. Jak ci wszyscy inni guru z obozu na bagnach. Na twoim miejscu, nie brałbym jego bredni na poważnie. Zdaje się, że niezbyt tęsknisz za swoim starym bractwem, co? Chłopcze, nic mnie oni nie obchodzą. Przyłączyłem się do nim tylko dlatego, że mieli najwięcej do zaoferowania. W starym obozie rządzili ludzie Gomeza, a w nowym mogli ciebie pobić za byle co. Mi to nie pasowało. Już lepiej było wstąpić do tych sekciarzy na bagnach. A dlaczego nie? Tam paliło się tyle trawki, że przestałem się o cokolwiek martwić. Rozumiem. No i cudownie, teleportacja. Ja wiem, że jeszcze w Patarze na pewno tak się mogę dostać. Do Patary, proszę bardzo. Tutaj na pewno też będą te ziomy. I chyba w obozie Nemrosha, tak mi się wydaje, że tam jest jeszcze jeden. Cześć. Bo kurczę, sobie nie pamiętam, gdzie oni są. Ty, tutaj Gor Asur. Z tobą chcemy pogadać. Przestań palić tyle ziela. Come on, mamy questa do wykonania. Kaine ma wielkie plany. Zgadza się. Jak widzę, to opowiedział ci o nich. Tak, tylko wątpię, czy uda mu się osiągnąć to, co zamierza. Kto wie? Kaine był uczniem Korkaloma. Jest dobrze obeznany z magią. I dlatego powinienem mu ufać i wierzyć w to, że osiągnie swój cel. Będziesz mu towarzyszył w drodze powrotnej do Khorinis. Tak. Chciałbym wrócić na bagna.
Pustynny klimat mi nie służy. Zdasz Dodo, tam jest poletko. I dlatego wróciłem tu, na wybrzeże. Gdy tylko pojawi się statek płynący do Kholinis, zaraz zawiadomię o tym Kaina. Dobra, to... Kain, o, teleporty Warantu, Bractwo Śniącego, teleporty Warantu wykonane. I Kain, tutaj chyba jest ta informacja, gdzie oni są. Dobra, nie widziałem wcześniej. Gor Asur, Kaina. Zadałem Kainowi od Asura. Wydaje mi się, że kolejny z nich jest faktycznie w obrozie Nemrosha. A obecności, kurczę, nie mam. Więc do ruin Tedmoru. Orków Nemrosha, okej. Chyba jest tutaj kolejny z nich. Tak, dobrze pamiętałem. Ach, już się bałem, że zapomniałem. Co sądzisz o Kainie? Kainę był uczniem wielkiego Korkaloma. To największy guru, który kroczył po tej ziemi. Pewnego razu, on znów obudzi śniącego, ponieważ będzie to jego powołaniem. Więc będziesz mu towarzyszył w drodze do Kholinis. Jeśli będzie taka wola wielkiego guru, to tak. Niech przebudzi się śniący. Dobra, teleportacja i do Kaina chyba jeszcze. A potem faktycznie do Lestera. Do obozu w Dolinie Ashdod, proszę bardzo, zasuwamy. Kain powinien być gdzieś tu, przynajmniej wtedy był. Zaraz go znajdę, jeśli on ma nie ma mi nic do powiedzenia. Adept, adept. Naprawdę. Matka, tych przy orkach się cykam, że oni zaraz będą mnie próbowali atakować. Wcale mnie to nie dziwi. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. To było jest oczywiste Kain. Od dawna. Mniej tak. Alfonso. To naprawdę nie mój problem. Ten Alvarez, Assassin. To było przecież jasne. Kaina widzieli? Czy to się kiedykolwiek zmieni? Bromptek. Lepiej zostawię to. Był tu. Wcale mnie to nie dziwi. Nie sądzę, żeby w tej sprawie... I jeszcze? Niemożliwe. Dobra, moi drodzy, ja robię krótkie cięcie, spotkam się z wami, jak ja tego Kaina dorwę. Moi drodzy, jestem na przełęczy do Isztar. No cóż, nie znalazłem Kaina, mam nadzieję, że Lester będzie zadowolony z tego, co jest. No jakby wszystkiego mieć nie można, nie? Diego chyba jest z mapy zadowolony, czy masz jakiś inny ty pomysł? Nie, jesteś zadowolony. No to słuchaj, Lester, mam wszystkie informacje. Odnośnie Bractwa. Tak. Czego się dowiedziałeś? Wielu rzeczy. Strażnik świątynny Gornaran nie wierzy w ideę Kaina. I nie zamierza mu towarzyszyć z powrotem do Kholinis. W przeszłości Gornaran zawsze bronił nas przed błotnymi wężami. Cieszę się, że odsunął się od Kaina. Dobrze. Jeśli dowiesz się jeszcze czegoś, daj znać. Mam sporo informacji. Odnośnie Bractwa. Tak. Czemu nie mogę po kolei? Czego się dowiedziałeś? Strażnik świątynny Gor Asur wierzy, że Kainowi uda się osiągnąć to, co sobie zamierzył. W każdym razie będzie towarzyszyć mu do Kholinis. Cóż, należy sądzić, że wie, co robi. Chociaż zawsze uważałem go za mądrego człowieka. Dobrze. Jeśli dowiesz się jeszcze czegoś, daj znać. Wiem wiele rzeczy. Odnośnie Bractwa. Tak. Czego się dowiedziałeś? Gortimor uważa, że Kain nie jest całkiem normalny. A i o Bractwie nie wyrażał się zbyt ciepło. W sumie, zapewne nie będzie towarzyszyć Kainowi z powrotem do Kholinis. Ciekawe. Zawsze mi się wydawało, że Gortimor nie bierze Bractwa całkiem poważnie. I teraz wiem, że moje przeczucia mnie nie myliły. Dobrze. Jeśli dowiesz się jeszcze czegoś, daj znać. Mam jeszcze informację o ostatnim gościu. Odnośnie Bractwa. Tak. Czego się dowiedziałeś? Gornasar uważa Kaina za największego guru na świecie. On na pewno podąży za nim z powrotem do Kholinis. Gornasar już wcześniej był fanatycznym sługą Korkaloma. Więc jego decyzja mnie nie dziwi. Dobrze. Jeśli dowiesz się jeszcze czegoś, daj znać. A to wszystko. Chwila. Ty. Odnośnie Bractwa. I 100 expa. Tak. I 200 sztuk złota. Czego się dowiedziałeś? Powiedziałem ci wszystko, co udało mi się dowiedzieć o planach strażników świątynnych. Niestety, nie mam ci już nic do przekazania. Nieźle. To, co powiedziałeś, było dla mnie bardzo interesujące. A nawet jest to warte kilkaset sztuk złota. I dziękuję ci za pomoc. No minus 100 na wydatki, no to faktycznie stówkę zarobiłem. No to mogło być lepiej, mogło być gorzej, mógł nie dać nic. Dostałem expa, co też mnie cieszy.
wzmocniony pancerz asasyna. Idziemy do tej świątyni Ashrodu, bo w sumie bardzo chciałbym tam coś ogarnąć, więc zobaczymy jak mi pójdzie. Widzimy się już w środku. No i moi drodzy, proszę bardzo, jesteśmy tutaj. Pisaliście mi, że no ten tutaj zwój powinien zadziałać w przemianach krwiopijce, więc muszę jakoś chyba inaczej wlecieć tutaj. Że ja wam pokażę dobrą próbę, jak mi się uda. Może tyłem jakoś. O! Udało się! Cudnie sprawa weszła, udało się. Dobra, przemiana w krwiopijce spada. Co i miecz inny, bo ten to mi nie pasuje. Dawaj czarny. Pulpi przeczytajmy. Rozumiem. Tak jest, plus 3. Tutaj coś jest ciekawego. O, stara księga. Coś się otworzyło, ale nie wiem co. Tu. Też się coś otworzyło, ale nie wiem co. A tu. Okej, to się otworzyło. Dobra. I co jeszcze to? Nie, dobra, no to na razie tyle. Kufer. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo. Lewo, prawo, prawo. Perła, czysta kartka, skała krystaliczna. Do czego ta księga stara? Nieważne, i tak wolałem zapisać grę. Pulpit, przeczytajmy. Rozumiem. Dobra, wiedza magiczna. Zawsze exp też jest ważny. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, 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 prawo, prawo. Prawo, lewo, 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 prawo. Prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Arcanum Golem, leczenie ciężkich ran i akwamaryn. No, okej. Czyli to nie to. Tu jest jakiś przycisk. Coś jest? Nie ma nic. Okej. Tu ciekawe. Tu gorzej. O! Zaskoczył. Pulpit. Czytaj. Rozumiem. Fajnie, stary, fajnie. Coś jest? Nic nie ma. Kuferek. Otwieramy. Prawo, lewo, 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 prawo. Prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Węgiel, skała i czysta kartka. No, po co mi to? Dobra, tutaj się coś cyka. Dobra, trochę zabolało, ale proszę bardzo, przeszliśmy. Ty, otwórz to. No i można. Kufer. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. O! Smoła, czysta kartka, czarna perła, woda święca. Pierścień smoczego ognia. Ochrona przed ogniem 500. Łopany. Pulpit. Spraw. Rozumiem. Tak jest, wiedza magiczna plus 3. Księga mędrców. O, to może być fajne. Plus 5 punktów nauki. Rozumiem. Tak jest. Arcanum Golem? No, już znałem. 6 punktów. No to i tak muszę poziom zdobyć. Dobra, czaję, że żeby to przejść,
To muszę pierścionek nałożyć. Ale jednokrotnego użytku, więc uważajmy. Dobra. Trzeba zdjąć nasze. Wiecznych zwycięstw. Super stary, że się udało. Może zapiszmy, że to był te. O, przestało, w końcu, to dobrze. Dobra, no to smoczego ognia, a. Tu coś ten? Oj! No serio? Czytujemy, czyli on się jednak pali. Dobra, moi drodzy, jesteśmy ponownie. Ten przycisk bym nacisnął. Widzicie, pięknie, że zgasł, ale coś tutaj nie gra. Tu nie mogę podpierać. Tu jest coś, co mogę zebrać. Złoto. Pulpit. Czytaj. Rozumiem. Wiedza magiczna. Kolejny. Rozumiem. Też wiedza magiczna. Kufar Almansora. Rozumiem. I kolejna wiedza magiczna. Coraz więcej tego mamy. 250. Dobra, i kuferek. Ach, moi drodzy, jak się cieszę, że grę zapisałem, bo wyskoczył mi błąd. Akwamary, złoto, klucz do trumny balsz. O, i jest przeciwnik, widzę. Grobowiec. W bibliotece aż do dół w kufrze Almansora znalazłem klucz. Otwiera wejście do grobowca Balhanshara. No, a tu jakiś ziomek czeka. Chyba Kane. I ponownie grę zapisałem. O, kogo ja tu widzę? Nasz adept z Khorinis. Kaine. Jak tu wlazłeś? Co ty tu robisz? Zaskoczony, co? Wywiodłem was wszystkich w pole. Wiedziałem, że interesują ciebie sekrety, związane z Balhanshara'em i kościanymi wojownikami. Tak. A niby skąd? Ha. Zadawałeś zbyt wiele pytań. Ech. To od razu wzbudziło moje podejrzenia. I dlatego ani na chwilę nie spuszczałem z ciebie oka, kiedy byłeś w Waszdodzie. Czego ode mnie chcesz? Jak to czego? Klucza od grobowca. Dawaj go. Jakoś ciebie nie rozumiem. Wydawało mi się, że chcesz wrócić do Khorinis i przebudzić śniącego. I ty uwierzyłeś w tę bajeczkę, jak i wszyscy pozostali magowie. Ha ha ha. Kiedy byłem w Ugarze u Tartarona, zauważyłem, że magowie planują coś poważnego. Przywołali wielkiego mistrza czarnej Magii do życia wiecznego i tym samym wykonali wolę Beliara. Kościani wojownicy, to jego zbrojne ramię wiernych sług, powstałych z prochów. Na razie jest ich niewielu, ale wkrótce wielka armia nieumarłych przybędzie na ten świat i zniszczy wszystkich zwolenników Innosa. Zamierzam poprosić wielkiego maga o cząstkę jego mocy, żeby wesprzeć go w podporządkowywaniu mu tego świata. I myślisz, że tak po prostu uda ci się przeniknąć do grobowca? Oczywiście. Dlaczego nie? W przeciwieństwie do ciebie, znalazłem jedną ważną wskazówkę. I teraz już nikt i nic mnie nie powstrzyma. Nawet ty, ponieważ twój koniec jest już bliski. Okej, trzeba się uzdrowić. Dobra, moi drodzy, to co wiemy, to że gość wali we mnie magią, a ten pierścień już nie zadziała, nie? Więc trzeba zmienić przede wszystkim tak. Pierścionki na coś lepszego, czyli to co miałem, wiecznych zwycięstw, nie? Amulet magicznego pancerza, pierścienie są, pas nietykalności jest. Dodatkowo trzeba się uzdrowić, pełnia życia jest tu. Wypijmy. I teraz. Teraz sobie pogadamy. O, kogo ja tu widzę? Kaine. Dobra, to już znamy. Kiedy był kość na zamierzam po i myśli, oczywiście. I teraz, nawet ty, ponieważ twój koniec jest już bliski. Znamy. Okej,
Coś się przyblokowało. Grobowiec. Kane nie żyje. Powinien go obszukać. Prawdopodobnie ma tutaj coś ważnego. I świątynia Ashdodu. Kane. Dobra. O, mogę się ruszyć. Kane. Ser. Roślina lecznicza. Notatka. Almanach opętanych. Stara, wytarta strona. Stara moneta i złoto. Ale też zapiszę. Lepiej zapisywać, bo tu się znowu jakiś gościu pojawi. Nie wiadomo kto. Notatka. Przeczytajmy. Pora samemu zajrzeć do grobowca, póki mnie ktoś nie ubiegł. O ile dobrze udało mi się ustalić, to klucz od grobowca znajduje się gdzieś w bibliotece aż do dół. Pochodnie w grobowcu są potrzebne nie tylko do oświetlenia, ale jakie jest znaczenie w ich ustawieniu? Aaa. Almanach opętanych Kane'a. Stara wytarta strona. Nie lękajcie się ognia, nie tylko jest światłem, ale także wskazuje drogę. Dobra. Almanach opętanych... To poczekajmy z tym. Tak jest, znowu zapisałem grę, bo nie wiem co tutaj mnie czeka. No i okej, okay, w sumie lepiej wczytam, no bo to nie wiem, czy coś mi zrobiło, czy nie. Dobra, moi drodzy, wczytałem. No i kurczę, nie widzę sposobu, żeby tutaj się jakoś przedostać. Tu jest, okej, okay, tu jest jakiś przycisk, tu bardziej tutaj trzeba było wleść. Ale jak to zrobić? Tu w jakiś można wcelować? Nie. No nie czaję. Jednym słowem, no moi drodzy, nie czaję jak tam przejść. Tu nie widzę żadnych wskazówek. Biblioteka jest zamknięta na 4 spusty. Ta pochodnia też nie działa. Tu nie można jakoś tworzyć. Nie widzę też przejścia żadnego. No i żadnej też wskazówki tutaj nie widzę. Tu pusto. Tu przycisk, ale on otwiera bramkę numer 2. Ten przycisk. Tu mnie zamknęło. To nie, to tak to nie chcemy. Okej, te przyciski to jest zabawa tutaj totalnie, więc jakby to mnie mało interesuje, no ale do tych nie widzę jakiegoś tutaj. No nic, moi drodzy, albo dacie mi podpowiedzi jakieś, albo tutaj zostanie mnie tknięte. No nie wiem jak tutaj wleść, więc trochę szkoda. Jedyne co możemy zrobić, to faktycznie udać się do obozu orków Nemrosha i tam pchnąć trochę tą fabułę, bo wydaje mi się, że to jest całkiem możliwe, więc skoczmy, tam się przeteleportujmy. Też nie wiecie co? Inaczej zrobimy, zmienimy pancerz na koczownika, przeteleportujmy się do ziomeczka naszego, czyli do obozu koczowników. Ten nas uzdrowi, nie? Tak jest. Merkurius, uzdrowić możesz? Adam. Tak jest. Mamy 6 punktów, niewiele brakuje do kolejnego levelu, ale to będzie 15, więc dalej, 16, więc dalej będzie za mało, żeby jeszcze ten język kolejny poznać. No ale już lepiej. Dobra, wzmocniony pancerz asasyna. Jak nauczymy się tego, no to już wtedy na pewno spokojnie będę mógł, gdzie jest, do Nemrosha. Będę mógł korzystać z tych wszystkich tabliczek. Dobra, nie pozostaje mi, moi drodzy, nic innego mi tutaj jak zejść, zacząć schodzić, więc zapisuję grę. I schodzimy, i czekam na wasze komentarze, jak tam potwierać te kolejne drzwi, to sobie w przyszłym materiale wejdziemy, bo w sumie i tak pewnie będziemy kontynuować, bo to jest pewnie olbrzymi teren, nie? Więc będziemy kontynuować tutaj wszelkie... Gdzieś tutaj się schodzi? Tu nie. Jeszcze raz. To
przecież. Jeszcze raz, ale pogadajmy najpierw z Nemroszem, może on ma coś do powiedzenia. Nemrosz, słuchaj, taka sprawa. Mam ci przekazać słowa Szakarosza, że jesteś marnym tchórzem. Co? Jak ty śmiesz, parszywa more? Ty chcieć, aby ja ci uciąć głowę? Opuść broń, Nemrosz. Inaczej za moją śmierć odpowiesz przed Szakaroszem. Ty być żałosny, more. Ty kryć się za plecy wielkiego szamana. Ja gardzić tobą. I kto tu być tchórz, co? Ty. Dlatego, że zamierzam zejść do kanionu i zdobyć artefakty. Co? Naprawdę ty odważyć się to zrobić? Oczywiście. Nie widzę żadnych przeszkód w tym. Ty chyba wiedzieć, że dużo ryzykować, gdy iść w kanion. Jeden z nasza wojownik zerwać na dole drabiny, kiedy uciekać. A, i dlatego jej nie było. Więc ty być chwali pięta. Jak ty zamierzać tam zejść? No to ciekawe w takim razie. I grobowiec, okej. Grobowcy źródło światła, więc ja tam z tymi pochodniami to nie wiem co robiłem, ale głupio robiłem, nic nie wyszło. Dobra, problem jest taki, że faktycznie gość zerwał drabinę, więc jak ja zamierzam tam zejść, co? Ty, Roland. Będzie problem. Tutaj możemy iść. Zapiszmy. Ale z dalszą wędrówką będziemy mieli problem. No dobra, tu się udało. Tu jest drabina. No tędy schodzimy. Kurde, no ale trochę życia jednak straciłem przez tą głupotę. To coś jest ciekawego? Jest drabina, dobra. Zasuwaj. Chodźmy, zejdźmy ile się da na dół. Tak jest. Okej, czyli on zerwał tamtą jedną. No to tyle dobrego, nie? Dobra, ale tu jest schodzenia. Kurde, głęboko. Przypomina mi się ta kopalnia nieumarłych. Tam też było tyle schodzenia. Dobra, tutaj na szybkości, ale z innym marszem. Ej, dobra, tutaj jest jakaś taka półka skalna. Sprawdźmy ją, gdzie ona prowadzi. W górę, ale tam nic nie ma. Dobra, można schodzić albo drabiną, albo bokiem. Dobrze wiedzieć. Szczurów dużo. Moi drodzy, sposób jest dobry, tylko nie wszystkie na raz, nie? Dobra, pełnia życia. Chodźcie. Tak jest. Dobra, to się mogło okazać bardzo złym pomysłem, ale jeszcze jedną pełnię życia mamy. Wykorzystajmy ją. Dobra, mamy kolejny level, bardzo mnie to cieszy. Zabijmy te szczury. Korzystajmy z tego, co one tutaj przyjdą robić. Tak jest. I nawet nic nie straciliśmy. Można? Piękna sprawa. Piękna sprawa. Co idzie dalej? Okej.
Zejdźmy ile się da. Dobra, tu jest tu jest proste zejście, więc skupmy się na jednym. Pojedyncze sztuki są najlepsze. Dobra, pieskowe pędzacze. Może i silne, ale nie aż tak bardzo, jak sobie myślą. Dużo ich tutaj ogólnie. Ale grunt, żeby pojedynczo zaatakować, nie? To jest ekspinarium, bym powiedział. Okej, tam widzę szkielety chyba. To gorzej. Więc na szkielety uważajmy, ale tutaj to sobie mogę doczyścić właściwie. I chyba to zrobię poza nagraniem, bo wydaje mi się, że to nie jest jakaś trudna rzecz pokonywać te potwory. Więc oczywiście to poza nagraniem. A szkielety już i dalej będziemy wchodzić razem. No i w sumie zobaczymy, czy tutaj coś jeszcze uda mi się odkryć. Ostatni pustynny pełzacz, proszę bardzo, silny, załatwiony. Tak jest, bo to nie jest wyzwanie. Za dzisiaj, moi drodzy, wam dziękuję. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o jego skomentowaniu, stawieniu łapki pod odcinkiem i subskrypcji kanału. Dajcie mi koniecznie znać, jak tam do tej biblioteki jeszcze wejść. Tak wyglądają, proszę bardzo, tutaj ekspert, jeśli chodzi o znajomość języków, statystyki mojej postaci. Tak wyglądają zadania wykonane. Kane, Bractwo Śniącego, proszę bardzo. Kane nie żyje, no i cóż. Coraz mniej zadań nam zostało, a tak wyglądają ostatnio zdobyte przedmioty. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!